Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj będziemy robić... A nie powiem wam w sumie, co będziemy robić, bo to się zaraz okaże. Ale będę jeździł Fordem RS200. W poprzednim odcinku mówiłem, że to jest Ford FS200. Nie wiem, pomyliło mi się. Tyle tych nazw modeli jest samochodów na świecie, że chyba miałem prawo się pomylić. Ale i tak przepraszam, mój błąd, jest to Ford RS200. Z wyglądu nie jest może to taki urodziwy samochód jak Audi Quattro. Audi Quattro jest co prawda bardziej kanciate, ale bardziej mi się podobało do czasu, kiedy pierwszy raz przejechałem się tym motherfuckerem. Normalnie aż łzy mi pociekły, jak ten samochód odpiernicza manianę na drodze, na szutrze, na offroadzie, wszędzie. Jest niesamowity, bardzo fajnie się nim jeździ. Ach, po prostu bajka. W klasie S1 jest wymaksowany, chyba wszystko co mogłem, to do niego wsadziłem. Widzimy tutaj nawet, możemy chyba zajrzeć od góry, jak to fajnie wygląda. Weźmiemy sobie jeszcze na chwilę tryb zdjęcia, żeby pokazać wam, jak to tu zajebiście wygląda z góry. Mamy tu umiejscowioną jednostkę napędową, zdaje się, centralnie, no nie? Więc auto powinno być naprawdę bardzo fajnie wyważone razem z kierowcą i pilotem. Także przejechałem nim troszeczkę, takie sobie dałem rajdowe malowanie ze sponsorami. Przejechałem się nim troszeczkę, dostosowałem go już taki, żeby tak, żeby mieć jakiegoś koksa na offroad w klasie S2, chociaż mam jeszcze Bladwina, jak on się tam nazywa? Jakoś tam się tak nazywa. I on jest też koksem, to jest taki już totalny offroad. On jest też koksem właśnie na offroad. I z takiej wysokości, jakbyśmy nim zlecieli, to on by to wszystko zamortyzował bez problemu. No a tutaj nie do końca. Tutaj jednak ten prześwit mamy mniejszy, ale na szutr jest to oczywiście koksu. To bez dwóch zdań. Tak więc, no zdradzę, co będziemy dzisiaj robić. Będziemy robić dzisiaj różne pokazówki właśnie na szutrze i offroadzie, bo jest tego bardzo dużo, może nawet skoczymy sobie jakiś wyścig. Na szutrze się bardzo dużo dzieje, jeździmy prawie tak szybko jak na asfalcie, nie tak wolno jak na totalnych bezdrożach, tylko że mamy oczywiście gorszą przyczepność i wszystkie zakręty pokonujemy driftem, takim ślizgiem, takim, nie wiem jak to nazwać inaczej, stuntem. No jest po prostu świetnie. Okej, to wiecie co, pojedziemy sobie w jakieś miejsce, przy okazji pokażę wam, tutaj mamy jakąś pokazówkę, zobaczymy czy uda się nią zrobić. To jest na asfalcie akurat, teraz będą mi się same takie trafiać asfaltowe pewnie pokazówki. Ten samochód nie tylko jest dobry do jazdy pod szutrze, ale też właśnie na takiej, on jest chyba taki najzajebistszy do jazdy mieszanej, no nie? Jak mamy jakiś wyścig z nawierzchnią mieszaną, no to wtedy warto sobie wziąć jakąś rajdówkę. Jak się zastanawiam, to jest strefa prędkości i tutaj raczej no nie mam co do gadania właśnie tym moim Fordem RS200, dlatego że no on nie jest najlepszy na szosę, o może tak. Jest dobry, ale nie najlepszy. Są oczywiście lepsze samochody sportowe, które osiągnęłyby tu znacznie lepszy wynik, ale możemy spróbować, ponieważ już tutaj jesteśmy i zaraz tam za rogiem widziałem, że jest już wyścig z albo nawierzchnią mieszaną, albo jakiś offroadowy, taki totalny, przełajowy. Zaraz zobaczymy, więc myślę, że najlepiej będzie stąd wystartować. Ja zrobiłem tą strefę prędkości? Ona się chyba, nie wiem, czy się zaczęła, czy się skończyła. coś tam nie grało, nie? Jeszcze raz spróbujemy. A może ja ją zrobiłem, tylko ja mam wyłączone te wszystkie powiadomienia, różne pierdoły, żeby mi nie przeszkadzało na ekranie i dlatego tego nie widziałem, no nie wiem. A może ja już to robiłem? Nie, no teraz się na pewno zaczęło.
Ale teraz nie będę miał dobrego czasu, czy raczej dobrej prędkości średniej, bo o to tutaj chodzi, żeby nabić. Okej. Jakoś dojechałem. No może i zrobiłem w tamtą stronę, nie zauważyłem, kiedy się skończyło. Dobrze, tu mamy coś zrobione. Teraz mam tutaj taki filtr na mapie włączony, że pokazują mi się tylko wyścigi, które mam nowe, których jeszcze nie jechałem. Ale to dziwne, bo te na 100% te już jechałem, a dalej mi się pokazują, więc to jest bardzo dziwne. Tutaj mamy coś ciekawego, aktywne mistrzostwa, to moglibyśmy sobie pojechać, tu mamy jakąś nieodkrytą pokazówkę, więc skoro będziemy jechać sobie to po drodze, to kilka rzeczy tu możemy zrobić. I tutaj mamy jakiś rajd przełajowy, o kurczę, jestem ciekawy właśnie, jak ten samochód sobie poradzi na takim totalnym offroadzie. Możemy go oczywiście przetestować, zobaczyć, co mu się stanie, jak będzie leciał 20 metrów nad ziemią, bo nie no, 20 metrów to przesadziłem. Ale też niekiedy są takie wyskoki na tych trasach, że czasami się na dachu ląduje. Bardzo często zresztą. Mam jakąś listę życzeń, jakiś może ciekawy samochód. Zawsze lubię sprawdzać takie rzeczy, bo niekiedy są samochody nawet takie, których nie możemy kupić. I warto się nimi przejechać. No dobra, ale co lista życzeń? O, jest! A kurde. Widzicie, gram na PC-cie, a jednak gra nie jest taka szybka, no nie? Patrzcie na te widoki, Jezus Maria. No dobrze, tu mamy jakąś pokazówkę, ja myślę, że to będzie radar. Tak, to był radar, nie wiem ile tam prędkości mi nabiło, to nie jest ważne, zrobiliśmy i już. Tak, coś tam się nabiło, na pewno jakiejś dużej prędkości nie miałem, bo cały zakręt jechałem driftem, ohoho. Jechałem driftem i no myślę, że tam dużej prędkości po prostu nie było. Dalej mamy jakąś przełajówkę. Kolejny poziom. Ludzie, ile ja tych poziomów tutaj już nawbijałem? 3 poziomy, dolosowanie mam. Ach, zapomniałem o tym totalnie, bo tutaj się w międzyczasie nabijają te punkty. Ja na to nie zwracam uwagi, bo cały czas po prostu sobie jeżdżę i mam te wszystkie rzeczy wyłączone i powiem wam, przyjemniej się tak ściga, chociaż czasami chciałoby się na przykład podriftować, postantować i warto by było wiedzieć, ile się tych punktów do cholery zdobywa. Ostatnio właśnie grałem sobie na live'ie i wylosowałem, no kurde, właśnie tego Vipera! Jak mogłem go drugi raz wylosować? Ja już go mam! Ja już jednego tego Vipera mam i on jest całkiem fajny, chociaż znacie, nie wiem, czy jeździliście w jakiejkolwiek grze Viperem, jakimkolwiek, to w każdej grze, w jakiej bym nie grał, zawsze zarzuca tą cholerną dupę, nie da się tego opanować. Dobrze, co my tu mamy? Rajd przełajowy, to jest chyba ten wyścig, który mam jechać? Nie, ale tego też nie jechałem, więc warto sobie go skoczyć. O, mistrzostwo, no patrzcie, no niby jechałem, a jednak... Tylko Warthogsy, czyli świniaki, a tu mamy tryb rywali, trybu rywali jeszcze nie jechałem, chcę sobie pojechać w klasie ES2, właśnie moją rajdówką, wybieram sobie. Tryb rywali polega na tym, że musimy osiągnąć czas lepszy od na przykład jakiegoś naszego znajomego albo członka klubu i w ten sposób możemy walczyć. Bardzo lubię ten tryb, bo walczy się o dosłownie sekundy, no nie? Zaraz pojawi się tutaj duch innego gracza, przynajmniej powinien... Aha! Ja sobie chyba też duchy wyłączyłem, więc nie będę go widział. No ale zobaczymy, kogo tam pokonam. Pewnie może to być jakiś widz, bo dużo z was też przecież dołączyło do mojego klubu. I ci klubowicze pojawiają się u mnie tutaj, w grze, zawsze na nagrywkach. To też jest taka dodatkowa nagroda, można powiedzieć, dla nich, nie? Że ktoś ich tam zobaczy, jak jeżdżą ich drive-atary, co prawda nie oni. Właśnie to mnie trochę boli, bo założyłem ten klub po to, żeby z wami jeździć, ale to nie jest na takiej zasadzie jak w GTA, że możecie sobie do mnie dołączyć, kiedy tylko ja sobie jestem tam w grze, tylko ja muszę za każdym razem wszystkich dodawać do znajomych i dopiero wtedy możemy sobie grać. Takie głupie trochę, powiem wam. Nie podoba mi się to w Forzie. Jeśli jestem z kimś w klubie, to chciałbym sobie z nim pograć, a niekoniecznie chcę go dodawać do znajomych. No takie to jest dziwne. W ogóle nie myślą o youtuberach, no cholera.
bardzo fajnie udało się tutaj wejść, chociaż to było takie wejście awaryjne, już myślałem, że tutaj tak samo, ale właśnie lubię sobie tak stuntować. Ostatnio zauważyłem, że mam takie zamiłowanie do robienia różnych stuntów w Fordzie. Nie można już nazwać tego driftami czy powerslidami. Po prostu lubię z wielką prędkością chodzić bokiem, tyłem między różnymi samochodami ruchu ulicznego i niekiedy wychodzi, ale przeważnie nie. Jak nie wychodzi, to trudno, ale jak wyjdzie, masz taką satysfakcję, że no uśmiech do końca dnia ci nie schodzi. Jak ci wyjdzie taki jeden dobry trik. Zresztą, na pewno jeśli gracie w gry wyścigowe, albo w jakiekolwiek w ogóle gry i coś wam fajnego wyjdzie, jakiś fajny trik, to cieszycie mordę od ucha do ucha. Tak mam właśnie ja. Pyk. Nie udało mi się w sumie jeszcze ani razu zrobić takiego driftu tyłem, że się jedzie bokiem i się tak w zakręt wchodzi tyłem i się driftuje i tak się... No tego im się jeszcze nie udało. Chciałbym kiedyś takie coś umieć robić. Kogoś tam pokonałem troszeczkę, o prawie minutę. Tak więc no jest to sporo czasu, minuta w grze wyścigowej i ogólnie w jakichkolwiek wyścigach, czy to jakichś tam olimpijskich biegach, czy gdziekolwiek rowerami. No może nie na Dakarze, na rajdach, ale jest to spora różnica, gdy się z kimś po prostu ścigamy, no nie? Mogę się tutaj ścigać z kimś innym jeszcze, ze Stigiem, I am the Stig, AR12 z klubu AR12. I mógłbym, bo teraz mi się pokazał taki przeciwnik, który ma zbliżony czas do mojego, więc teoretycznie dopiero ten przeciwnik jest adekwatny do mojego czasu i do mojego poziomu umiejętności i dopiero teraz mógłbym walczyć z nim, żeby zdobywać coraz to lepszy czas, no bo co to za frajda jest pokonać gościa, który miał o minutę gorszy czas niż my możemy wykręcić, to takie, no takie trochę niefajne, no nie? Jedziemy teraz na te mistrzostwa, które nam się tutaj świecą. Boję się, że nie będę mógł jechać tam moją Fordzinką. Myślę, że będzie jakiś tam samochód dedykowany, potrzebny, ale nawet jeśli tak będzie, to ja i tak wybiorę moją Fordzinkę. Na przykład stworzę sobie swoje mistrzostwo, bo w Fordzie Horizon 3 można tak robić, że jak nam się nie podoba, tworzymy swoje mistrzostwa i załatwiamy sprawę po ludzku. Jak to mówią ludzki. Pyk. Jesteśmy na miejscu. No i zobaczmy. Tak, kontynuuj mistrzostwa. Cholera, no. Czemu muszę wybierać te złomy? Mógłbym co prawda pojechać tą Hondą Type R, ale... albo tym Clio. Co do Clio przypomniało mi się... A jedno fajne stwierdzenie odnośnie Renault z kanału Kickster, kojarzycie? Kickstera. On tam mówił o samochodach i w pewnym momencie, no nie chcę mówić brzydkich słów, ale możecie sobie obejrzeć właśnie jego kanał. On tam mówił o Clio, o Renault ogólnie, że nie kupuj niczego, co ma znaczek Renault na masce, tak? Więc nie pojadę tego wyścigu, przygotuję sobie jakiś samochód na następny odcinek właśnie, żeby spełniał te mistrzostwa. Co my tu mamy jeszcze? Tu mamy jakąś pokazówkę, pewnie też jakaś prędkość, ale tutaj coś mamy ciekawego. O, mamy strefę pomiarową na szutrze, to może być bardzo ciekawe. Jesteśmy tu blisko, trzeba przejechać tylko przez most, ponieważ jest to rajdówka, a tu jest szutr, więc to powinno być idealne. Ja jeszcze tylko sobie włączę tutaj wyświetlacz, żeby mi pokazywało umiejętności, powiadomienia. Nie wiem właśnie, jak to tutaj się nazywa. Prywatność. A, to chyba są powiadomienia. Ekran umiejętności. Właśnie nie wiem, czy to jest ten ekran umiejętności. Ekran umiejętności mnie wkurza. Znaczy, to jest psychologiczna sprawa, bo mając ten ekran włączony i jadąc na przykład na wyścigu jakimś tam online,
patrzymy, że mamy już tak dużo punktów nabitych, no nie, a jakiś gracz nagle nas stuknie i wszystkie punkty się kasują wtedy. I no, przez to osiągamy mniej punktów w klasyfikacji generalnej. No i się denerwujemy. Po co się denerwować? Lepiej to wyłączyć, lepiej nie wiedzieć, że straciliśmy jakąś monstrualną, nielegalną ilość punktów. Po co mi to? Więc ja sobie to wyłączyłem i się po prostu nie stresuję, muszę jeszcze bardziej cofnąć, bo tu jest jakaś wybijka straszna. Może nawet specjalnie zrobiona, żeby nie nabijać jakichś też nielegalnych prędkości. Oho, coś czuję, że tak właśnie jest. No, ciężko tutaj wyprostować samochód po tym skoku. Może spróbujmy jeszcze bardziej od prawej strony podjechać. Km/h miałem prędkości średniej na tej strefie i zdobyłem 3 gwiaździory. Bardzo fajnie, no nie mogło być inaczej, to jest Ford RS200 klasa S2, więc naprawdę potężny potwór, napęd na 4 koła. Dodatkowo jeszcze taki mój cheating, że się rozpędziłem wcześniej. No po prostu cudo. Co to było? Aha, to była chyba Lancia Delta Integrale. Ale przypomniało mi przez chwilę Passata, nie wiem czemu, starego kanciatego gnoja, B2 chyba. Cholera, co ja tutaj jeżdżę? Pojedziemy tutaj w lewo, gdzie właśnie skręcił ten gnojek. Pryszczata Honda Civic. I pojedziemy sobie tu, musi być coś, musimy się na pewno rozpędzić. Nie wiem, czy będzie tu radar, czy co tu będzie. No radar na drodze szutrowej, hello. A, skok! Patrzcie, mamy tutaj skok. No to próbujemy skok. Pyk! I lecimy. Piękniusio. Oj, chyba nie wyląduje tego. Niepowodzenie. Dlaczego? No bo wylądowałem na dachu. Nie można lądować na dachu. Pamiętajcie, że jeśli chcecie zaliczyć, to nie lądujcie na dachu. Jak to zabrzmiało? Zaliczyć. Do zaliczania to dajcie sobie jeszcze czas. Okej. Okay. Co źle robię? Robię źle to, że najeżdżam nierówno na skocznie. Powinienem chyba 4 koła mieć na tej wybijce. Nie wiem, czy to metalowa, czy z jakiegoś betonu. Ale i tak mnie przechyla. Nie wiem, coś może z tym Fordem jest nie tak? No i jak niepowodzenie! Teraz wylądowałem z telemarkiem na 2 koła, tak jak pisali w książkach. A tutaj co? Nie podoba mi się. To mi się nie spodobało, Forza. Musisz to naprawić. Jeszcze raz. Próbujemy teraz innej taktyki. Wyląduję w jakimś domu. Aż mi słuchawka wyleciała. What? Trafiłem w niewidzialną ścianę, jednak takie tutaj w Forzie są. To znaczy są jeszcze, tutaj była ta niewidzialna ściana, nie wiem czy ja tu będę miał myszkę, jest myszka. No teraz mamy myszkę, nie gram na konsoli, ale tutaj też jest taki mały murek angielski. I tutaj wszędzie jest taka też niewidzialna ściana, więc dalej nigdzie tam nie pojedziemy. Grając w demo Forza Horizon 3 miałem takie wrażenie, że mieliśmy tam małą mapkę dostępną, tylko ten obszar gdzieś tutaj wybrzeża, no nie? Miałem takie wrażenie, że ta mapka będzie znacznie większa, będziemy mieli więcej miejsca do jazdy, do tworzenia tam wyścigów i tak dalej. No a co się okazało? O, na szczęście nie było niewidzialnej ściany. Co niepowodzenie! A co się okazało, ta mapka wcale nie jest jakaś dużo większa, to znaczy tak, nie spodziewałem się czegoś większego, aczkolwiek ta, która jest w Forzie jest i tak bardzo fajna. Ja myślę, że i tak wyjdzie jakiś tam dodatek, znowu mnie przechyla, no ja nie wiem, coś jest nie tak z tym samochodem. Zawsze niepowodzenie, zawsze jakoś go tutaj na bok. Może właśnie przez tego cholernego kierowcę nażarł się jakiegoś kepsa przed jazdą tym Fordem i to sprawia, że on się przechyla na tą lewą stronę. Szlak mnie trafi, spróbujmy tak. O, teraz jest lepiej, ale znowu chyba przywalę w drzewo. No kurczę, jakie ja mam szczęście z tym skokiem.
pani. Okej, okay, teraz wyląduję na drogę, ale przechylam je w prawo. Nie, teraz będzie dobrze. Musi być dobrze. 185 metra. Zaliczone. Jak nowa dziewczyna, moi drodzy. 5 gwiaździorów. I zajebiście. Mówię wam, ten Ford RS200 to jest najlepszy samochód, jaki możecie mieć. Dobrze, co tu mamy? Szybki start, okrążenia. Mamy przestart, tak. Prawdę mówiąc, nie lubię tej strefy za mocno. Mamy tu jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia. Tu mamy pokazówkę, tu mamy aż dwie pokazówki, nie są przelewki. Dwie pokazówki. To jest dużo. Przejedziemy sobie tą trasą, tą nitką i w ogóle to jest bardzo fajna trasa. Tu się toczy jeden z wyścigów też na multiku, bo w ogóle nie wszystkie wyścigi są tutaj na multiku. Zaznaczymy sobie to miejsce i ale moment, nie. Zaznaczymy sobie to miejsce, żeby przejechać przez te dwie zagadki. Jak tutaj jest wyścig taki online, bardzo fajnie jest mieć wtedy rajdówkę, bo są po prostu niezwyciężone. Okej, okay, można mieć SUV-a, można mieć jakiś samochód offroadowy, ale gdy ma się rajdówkę, no to wiesz, że... O, tu mamy strefę driftu. No to wiesz, że masz odpowiedni samochód na odpowiednim miejscu. Zobaczymy, ile tu punktów trzeba zdobyć. Myślę, że ja jechałem od odpowiedniej strony, ale strefę driftu trzeba tu zaliczyć na pewno na większą ilość punktu. Myślę, że Ford RS200 nadaje się do tego perfekcyjnie. Widzieliście już niejednokrotnie, że bardzo fajnie udawało mi się nim wchodzić w różne poślizgi. Expand, tutaj mamy expand. No i niestety, moi drodzy, bardzo mi przykro, ale nie możemy zrobić teraz tej pokazówki, bo musimy jechać 100 km, aby rozbudować festiwal. Także zdobyliśmy już chyba niemal okrągłą, jakąś tam sumkę, czy pełną już sumkę fanów. Jakieś tam 12, nieco ponad 12 milionów tych fanów. Tak więc już nie wiem, czy ja będę kończył grę, czy jeszcze coś tam będę tych fanów zdobywał. No przecież tych festiwali też rozbudowywać do bez nieskończoność nie możemy, bo możliwości rozbudowy jest 5. Na jeden festiwal możemy 5 razy jakoś go tam rozbudować. Kurde, co ja będę jechał jakąś tam drogą, idziemy na przełaj. O, świetnie, akurat to drzewo było niezniszczalne, a to już jest. No takie krzaczory w sumie, nie drzewo. Pojedziemy sobie na przełaj. O, widzicie, jak teraz nagle było 10 km, teraz już jest 7-8, 7-7, tak? Przełajowo jest zawsze szybciej. Proszę bardzo, jak pięknie się. Zobaczcie, jak ta rajdówka nawet na przełajach sobie świetnie radzi, chociaż jeśli zdarzy się jakiś taki większy wyskok, no to lądowanie oczywiście nie jest takie fajne jak... O, mam taki fajny samochód, nazywa się Ram Runner. Ja tak się zastanawiałem, kurde, Ram Runner to chyba jakiś Dodge, a to jest po prostu marka Ram. A on wygląda z przodu na Dodge'a jakiegoś takiego offroadowego, no nie? I tak mówię na live, ej, słuchajcie, ja miałem taki fajny samochód, wiem, że on nazywał się Ram Runner, to był model, ale nie pamiętam marki. Widzowie mi mówią, ej, Lucek, to właśnie jest marka Ram. Ktoś tam, nie wiem, może wpisał w Google, albo ktoś po prostu wiedział. Kurczę, no mówię, dzięki. To jest właśnie też fajne na live'ach, że sobie tak tam gramy, bo widzowie mi dużo podpowiadają, jeśli coś tam się pomylę, wiecie, na żywo, no nie? I wtedy mogę to automatycznie korygować i tam innych ludzi nie wprowadzać w błąd. I się przyznaję, tam często jak gram w Forze czy tam inne gry, to czasami zdarzy mi się powiedzieć coś, co nie jest zgodne z prawdą. Czasami w niektórym odcinku częściej niż zawsze. Musicie mieć to na uwadze, no taki jestem po prostu, to może moja też wada. Nie powinno się ogólnie wypowiadać na rzeczy, o których się nie ma pojęcia. Ups. Wyląduję, okej. Okay. No bo to nie zbyt dobrze świadczy o komentującym. Niemniej jeśli wiem coś na dany temat, to staram się podtrzymywać tą rozmowę. Powiedzmy, że przygotowuję się przed odcinkami do jakichś tam tematów, żeby sobie ogarnąć i wam coś ciekawego opowiedzieć. A motoryzacją interesuje się, a zwłaszcza, wiecie co, może ja nie tyle interesuję się samą motoryzacją pod względem, wiecie, silników, tych wszystkich pierdół związanych z
ich konfiguracjami. Tak naprawdę ja nie jestem wielkim fanem silników spalinowych ze względu na ich ekonomiczność. Okej, powiecie sobie, what the fuck, Lucek. Chodzi tutaj o to, że lubię na przykład Teslę, tak? Wiecie, że jestem fanem Tesli, bezdźwięcznego samochodu z super osiągami, samochodu rodzinnego, jak Nissan Skyline miał być połączeniem samochodu rodzinnego z samochodem sportowym. No Tesla na pewno nie ma być samochodem sportowym, a jednak ma osiągi samochodu supersportowego, nawet zwłaszcza Tesla P100, tak? P100. No ta wersja najnowsza, Tesla Model S. No i ja się skupiam, jeśli chodzi o moją sympatię do motoryzacji, to skupiam się bardziej na wyglądzie tych samochodów. Na to oczywiście też dźwięk mi się podoba, nie powiem, że nie lubię na przykład brzmienia Mercedesa C63 AMG albo Mercedesa G65 AMG, no to przecież jest oczywiste, każdy to lubi, tak? I z drugiej strony teraz sobie myślicie, no kurde Lucek, albo jedno, albo drugie. No właśnie, nie da się tego jakby. Co to takie drogie, paskudne i drogie? Widzicie, tego Rainy Fightera mam już w garażu, jest okropny, znaczy najlepszy jest ten, jest kurde najlepszy motherfucker ze wszystkich offroadowych samochodów, naprawdę. On ma zajebistą przyczepność, bardzo dobry jest do takich gier, na przykład gdzieś tam w tartaku, jak się gra w Zainfekowanych na przykład, bo na tych offroadach ma świetną przyczepność. Ja wszystkie z tych samochodów mam, a tego gnoja kupować nie chcę, więc nara. Nie podoba mi się ten miniacz, absolutnie. No, więc mi się samochody podobają z wyglądu, dlatego wielką, wielką frajdę sprawia mi składanie modeli dla widzów. Część, już nawet sobie kupiłem specjalny model, ale nie powiem wam jeszcze jaki. Specjalny model kupiłem sobie dla siebie specjalnie, który będę składał tylko i wyłącznie dla siebie, a nie dla widzów, bo bardzo mi się on spodobał i chciałbym go zrobić naprawdę bardzo ładnie i oczywiście nagram z tego odcinki, żeby wam pokazać, a niedługo będą też odcinki z kolejnego składania modeli, także obserwujcie mój kanał. Musimy wyznaczyć trasę do jakiejś rzeczy nieodkrytej trasy, czy jakieś tam pokazówki, czegokolwiek. I trzeba robić tutaj dalej jakieś zawody, jakieś różne pierdoły i oczywiście czekać na kolejne DLC, bo niedługo zacznie się grudzień, a w grudniu będzie kolejna paczka samochodów. Mam nadzieję, że równie ciekawych, co w listopadzie. W listopadzie co było? Już nie pamiętam. A, był chyba jakiś Nissan. Było tam parę fajnych samochodów, ale nie wszystkie były jakieś tam super zajebiste. Chyba... A już... Już mi wyleciało z głowy, co tam dokładnie było, ale był jeden taki fajny Japoniec z bodykitem chyba. Co my tu mamy? 8. Tylko co to jest? To jest szosa. Szosa 8, tak. Jechałem to już sobie testowo kiedyś. Tu mamy nieodkrytą trasę. No teraz będą same szosowe traski się pokazywały, znając życie. A jakbym miał samochód na szosę, to by się same offroadowe albo szutrowe traski pojawiały. Normalka. Jeszcze jest sporo nieodkrytych pokazówek, więc jeśli chcecie, abym jeszcze raz pojeździł jeden odcinek w Fordzie RS200, to z wielką przyjemnością zrobię to dla was. Ale staram się, żeby na odcinek każdy był inny jakiś samochód, więc możemy też sobie pojeździć jakimś innym. Przygotuję sobie jakąś rajdówkę albo coś offroadowego. Co my tu mamy? Aha, tu mamy SUVy. No i tu mamy te gnoje wielkie. Nie mogę wybrać mojej rajdówki, nie to nie. Na razie. Trudno, nie będę się ścigał innym samochodem niż moim Fordem RS200. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.